24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, wracam. Pan Paweł Poncyliusz. A ja przychodzę, dzień dobry. O, właśnie, chciałem powiedzieć, że przybył. Witam, panie pośle, poseł Koalicji Obywatelskiej. W fajnym plenerze pan występuje. No, Szczyrk, mój ukochany. Ach, fantastyczne miejsce. Letnia aranżacja. Fantastyczne miejsce. Gdy kilka dni temu jeden z sondaży ośrodka Kantar dał Koalicji Obywatelskiej 27%, Prawo i Sprawiedliwość miało o 1 punkt procentowy mniej, odnotował pan to w mediach społecznościowych i skomentował jako zachętę do dalszej pracy. Ale w innych sondażach jakby tego optymizmu nie potwierdzono. Czy widzi pan tendencję? No tak. Czy widzi pan jakąś tendencję? Zachęt do pracy zawsze powinno być. No ale wie pan, jak jest słabe notowanie, to wiadomo, że to może motywować i wyborców, i sympatyków, albo i też wahających się. A jeżeli jest dobre notowanie, no to też tak trochę rozleniwia i jest pokusa takiego spoczęcia na laurach i już tylko czekania na objęcie władzy. No właśnie, to dobra uwaga, czasu. Bo do wyborów jest ponad rok i wszyscy mamy, a to już nic nie musimy robić, bo dobrze idzie. No ale pamięta pan, że przed różnymi wyborami były takie sondaże różnych ośrodków, które potem zupełnie się nie potwierdzały w rzeczywistych wyborach, więc może trzeba być trochę ostrożnym, tak jak Grzegorz Schetyna, który studzi zapędy i mówi, no dobra, jest 26-27%, ale jak ja odchodziłem z szefowania Platformy Obywatelskiej, to mieliśmy 32-33, więc ma rację Grzegorz Schetyna, że to jeszcze jest do odbudowania i dlaczego się nie odbudowuje, bo to już rok, jak Donald Tusk kieruje Platformą. Grzegorz Schetyna ma rację, że jak odchodził, to te sondaże były dużo lepsze. Natomiast druga rzecz jest taka, że jak Donald Tusk przychodził do Platformy Obywatelskiej, no to te sondaże były dużo gorsze niż są dzisiaj. No to delikatnie tego. Pan nie chce powiedzieć, że tragiczne, bo były poniżej 15%. No więc właśnie dlatego ten wynik, jaki by nie był, 26, 27 czy 25, i tak należy uznać za sukces Donalda Tuska, bo to wzrosło. Ale oczywiście ja wiem, do czego pan pije. No, chodzi o to, że tak naprawdę z takim wynikiem nie można mieć gwarancji przejęcia władzy, na którą Koalicja Obywatelska liczy. I to oznacza, że te sondaże samodzielnie powinny być lepsze, a koalicyjnie no, w granicach 40 paru procent. No i to, o to się toczy gra. Ale ja tylko powiem jeszcze jedną rzecz a propos takiego hura optymizmu z tym sondażem Kantaru. No, chodzi też o to, że dla naszych członków, działaczy, sympatyków też to jest taki sygnał, że ten pot nie idzie w piach i że ta praca w terenie, w spotkaniach takich lokalnych daje pewne efekty. Na razie daje efekty takiego bardzo stabilnego wyniku, ale no oczywiście chciałoby się więcej i mam nadzieję, że ten rok starczy na to. A liczby to zawsze jest, jak to mówią, daj mi każdą liczbę, a wytnę ci każdy numer, więc do tego trzeba podejść jako w kategoriach pewnego trendu, pewnej próbki danego dnia, bo to ktoś może dziś mówić, że głosuje na Koalicję Obywatelską, a jutro powie, że nie idzie do głosowania w ogóle, nie idzie na wybory w ogóle, bo ktoś tam coś powiedział w telewizji i on to odnotował. Mówię o na przykład jakimś polityku Koalicji Obywatelskiej. To teraz chciałem się odwołać do pana jako członka Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i dwóch stałych podkomisji zajmujących się budżetem wojska, przemysłem obronnym, modernizacją sił zbrojnych. Mamy pięć w sumie podkomisji, ale no, i wszystkie działają. Z tego, nie, co ale, wiem, ja, a pan jest ze wszystkich pięciu? No nie, nie. No, nie, w dwóch jest jestem pan. Aż takim, jestem w jednym, chyba w jednej, a może w dwóch, ale byłem ostatnio akurat właśnie nie na swojej podkomisji odnośnie struktury. Znaczy, w sumie to jest pan w trzech, bo jest pewien problem. Jak się pyta o to, do jakich zespołów należą politycy, no, to mają kłopoty, duży. A z podkomisjami nie ma kłopotów. Jak często się podkomisje zbierają, żeby nie pamiętać, w jakich się jest? Wydaje mi się, znaczy wie pan, no, ta moja podkomisja do spraw zbrojenia, czy
modernizacji spotkała się moim zdaniem ze 2-3 razy, ale oczywiście my jako komisja bardzo często robimy takie wyjazdowe spotkania czy posiedzenia w jednostkach wojskowych, zakładach produkcyjnych, także to się trochę dzieje równolegle, to znaczy ktoś, kto nie jest członkiem podkomisji, też może brać udział w spotkaniach, które są dedykowane akurat pracy danej podkomisji. Także jest to bardziej zróżnicowane, ponieważ ja się wieloma aspektami w zakresie obronności interesuję, no to właśnie chodzę i na spotkanie, jak mogę, na spotkanie i komisji dotyczącej modernizacji. Właśnie dlatego chciałem pana, że pan poważnie się zajmuje tymi kwestiami obronności, o te kontrakty koreańskie. To znaczy zacznijmy od tych 48 samolotów FA-50, które mają nam te wszystkie MIG-i zastąpić, bo one jakby trochę są z ducha F-16, ale są lżejsze, trochę do innych celów służą. Czy to jest dobry ruch? Bo okazuje się, minister Błaszczak, wicepremier, stwierdził, że nie da się kupić na przykład dodatkowych maszyn F-16 w Stanach Zjednoczonych, bo zajęci są głównie produkcją F-35, które my także mamy dostać, więc trzeba szukać dozbrojenia gdzie indziej. No i znaleźliśmy w Korei. To dobry ruch? Ja mam mieszane uczucie i tu się akurat posiłkuję opiniami fachowców, czyli pilotów. No i tutaj ten świat lotniczy jest podzielony na dwie strony. Jedni mówią, że to niezbyt dobry model, bo to jest taki mały F-16, ale z akcentem na mały. I drudzy mówią, no jak nie ma nic innego, to lepiej mieć to. Bo oczywiście ta dyskusja o samolocie T-50 toczy się od czasu, kiedy mieliśmy kupować szkolne samoloty dla szkoły Orlon w Dęblinie. I to były tak zwane M346 Master. I one są dzisiaj w eksploatacji, ale z tego co wiem, no jest problem z przeglądami i tak dalej. Więc prawdopodobnie to jest przyczyna, dla której nie zdecydowano się na poszerzenie tego parytetu masterów, które mają opcję również bojową. Znaczy, to jest prawda, że w dzisiejszych czasach... Bo te koreańskie mają mieć serwis w Polsce docelowo. No wie pan, to jest oczywiście deklaracja. Znaczy, ja znam deklarację strony koreańskiej kilka lat temu, kiedy w ogóle nie byli brani pod uwagę i można powiedzieć byli pędzeni psem w MON-ie, bo oni przecież czołgi K2 oferowali, no na początku tej kadencji pamiętam targi w Kielcach, gdzie pokazywali właśnie taki pakiet polonizacyjny, wtedy w ogóle nikt nie chciał z nimi gadać. Natomiast dzisiaj oczywiście jest tak, że Korea jest dla nas dosyć korzystnym krajem z jednego powodu, że jeśli by się, nie życzę tego nikomu ani sobie, odbyła się tu wojna, to musimy gdzieś mieć miejsce na świecie, gdzie możemy szybko po pierwsze produkować większą ilość, a po drugie remontować. I Korea jest takim bezpiecznym krajem dla nas. Niech pan popatrzy, co się stało na Ukrainie. W pierwszych dniach wojny tak naprawdę rosyjskie bomby spadły właśnie na zakłady zbrojeniowe, a Ukraina nie ma takiego zapasowego kraju, w którym należałoby, mogłaby produkować na przykład rakiety. Dzisiaj jak nie dostanie rakiet zachodnich, to nie ma żadnych. Więc w tym sensie takie związanie się z Koreą, ale ja tu jestem bardziej entuzjastą wobec tego sprzętu pancernego, chociaż też paru decyzji MON-u nie rozumiem. Na przykład nie rozumiem, dlaczego teraz Huta Stalowa Wola ma mieć zabraną produkcję Kraba i ma się zajmować rozwijaniem polonizacji czołgu K2. To uważam za zły pomysł. Uważam, że to powinno być dalej robione. Pan premier Błaszczak powiedział, że Krab będzie robiony do granic możliwości, tylko że... A to się cieszę. Dlatego, no tak, dlatego możliwości są ograniczone. Prawda? Dlatego kupiliśmy te armatochaubice koreańskie K9, bo po pierwsze one są, nasze Kraby są na ich podwoziu, bo to była tak, współpraca to z poprzednich lat, a poza tym to K9 oferuje takie nowe rozwiązania technologiczne, których my nie mamy, żeby to potem zintegrować w jednym, bo pan trochę na Twitterze tak sceptycznie się wyraził o tych, ale pan premier Błaszczak właśnie powiedział, że Huta Stalowa Wola będzie robić tyle, ile zdoła robić, a to jest jeszcze dodatkowy zakup.
Znaczy, prawda jest taka, że zdolności produkcyjne krabów na razie są tam 20 parę sztuk rocznie. Może to będzie dwa razy tyle, więc oczywiście nam potrzeba tych armatohaubic dużo więcej i ta wojna w Ukrainie to pokazuje. Więc no to 600 jest prawda, mamy tych K9 dostać, tak. 600 docelowo. W zeszłym tygodniu tylko pułkownik Płatek, rzecznik Agencji Uzbrojenia, no, sygnalizował właśnie, że Huta Stalowa Wola teraz zajmie się czołgiem K2 i to mnie zaniepokoiło. Jeśli dzisiaj pan minister Błaszczak koryguje te swoje wczoraj to poglądy, mówił wieczorem. No znaczy obecnie, to tylko dobrze, to możliwe, że mój tweet zrobił efekt, ale wiem, że i też był bunt, ale nie, zaniepokojenie, może nie bunt, zaniepokojenie w HSW, które właśnie no, na tych krabach się już wyspecjalizowało. No i mam nadzieję, no, sprawdzają że jeśli się. To będzie jeszcze z K9. Przede wszystkim się sprawdzają. To możliwe, że... Natomiast czołgi K2 mogłyby być gdzieś indziej produkowane, bo nie możemy zasypać wszystkimi zamówieniami. Jedyny wydolny zakład PGZ-u, czyli właśnie Hutę Stalową Wolę. No, są inne zakłady, niech się specjalizują w właśnie na przykład w czołgach K2. No bo tam jest ta współpraca, bo te koreańskie K9 nawet będą wyposażone w różne polskie systemy, bo ta współpraca już trwa od jakiegoś czasu. Z Koreą to jeszcze nie współpracuje. Nie współpracujemy, ale faktem jest, jaka jest zaleta, panie redaktorze, bo to jedną rzecz, którą warto powiedzieć. Zaleta kraba jest taka, że poza podwoziem, które przychodzi właśnie z Korei, wszystko inne jest robione w Polsce, łącznie z systemami kierowania ogniem. To jest kwestia łączności. A w tej chwili jest pomysł na to, żeby również podmienić na polskie rozwiązania napędy hydrauliczne. Więc o tyle ten krab nie odstaje od stawki, że widać to dzisiaj na wojnie w Ukrainie. To znaczy, że PZH 2000 niemiecki moim zdaniem jest dużo słabszym rozwiązaniem. Paladyn amerykański jest dużo słabszym rozwiązaniem niż to, co jest z kraba. Chociaż oczywiście pierwowzorem kraba jest w ogóle brytyjska armatohaubica, a potem licencję kupili Koreańczycy i oni dość szybko z tą armatohaubicą K9 sobie poradzili, ale wzór jest ten sam, brytyjska AS-90. To tym optymistycznym akcentem... AS-80, przepraszam, że tak się rozgadałem. Tym optymistycznym akcentem zakończymy. Pan Paweł Poncyliusz, poseł Koalicji Obywatelskiej. Głównie o obronności rozmawialiśmy, ale to ważny temat dziś. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrego dnia, panie redaktorze, i państwu również życzę.